witam Państwa bardzo serdecznie w naszej magicznej telewizji Rodin TV w programie W objęciach wróżki. Oczywiście wita Państwa Jasnowidz Piotr Newi. Ja już zapraszam Państwa też do telefonowania i przypominam, że te osoby, które zadzwonią do nas na wizję, że te osoby, które powiedzą naszemu panu realizatorowi tak, chciałbym się spotkać z panem Piotrem, podadzą do siebie numer telefonu i porozmawiają. Porozmawiają ze mną chwilkę, czy zadając jakieś pytanie, czy pytając o anioły, czy to jak najbardziej ja się spotkam. Spotkam się na takie darmowe, 20-minutowe spotkanie. Trzeba tylko i wyłącznie do mnie zadzwonić. 708-588-444, telefon, który Państwa bezpośrednio będzie prowadził do mnie, więc ja tutaj zapraszam. Zapraszam do tego, żeby spotkać się ze mną, zapraszam do tego, żeby być tutaj razem ze mną. Myślę, że warto skorzystać z daru jasnowidztwa. Przypominam też o wszystkich osobach, które są poza wizją, o naszej tarocistce Satis, o naszej wróżce Julii, tarocistce Danucie, wróżka Viveka jest jak najbardziej też z nami, wróżka Kasia i wszyscy inni nasi eksperci, którzy są przy telefonach, tak żeby Państwu mogli pomóc. A ja jeszcze raz przypominam, Archanioł Michał. Przywołujmy Archanioła Michała wtedy, kiedy naprawdę potrzebujemy. Też nie przywołujmy aniołów czy archaniołów wtedy, kiedy wydaje nam się, że potrzebujemy. Tylko wtedy, kiedy mamy tak naprawdę prawdziwą taką potrzebę. Archanioł Michał jest aniołem odwagi, mocy i ochrony. Prośmy go zawsze, żeby stał przy Tobie ze swoim mieczem i tarczą, gotowy, aby Cię chronić. Wzywając Archanioła Michała do opieki i ochrony, on przecina wszelkie więzy z nieodpowiednimi ludźmi, z nieodpowiednimi miejscami, nieodpowiednimi sytuacjami. No i właśnie, przecina wszelkie więzy. Nie są to tylko więzy energetyczne. Może to też być tak, że prosząc Archanioła Michała o to, żeby wszedł w nasze życie, o to, żeby był razem z nami, no tutaj może też powstać taki problem z tym, że Archanioł Michał odetnie taką osobę całkowicie. No i wtedy, jeżeli ją odetnie całkowicie, to jak to będzie działało? To może działać w bardzo dziwny sposób. To może działać tak, że Państwo stracą całkowity kontakt z taką osobą. Więc na Archanioła Michała należałoby uważać. Ja tutaj nie ostrzegam, tylko proszę pamiętać, anioły, archanioły, święci to są bardzo silne energie, bardzo pozytywne i bardzo silne. I czasami prosząc takiego anioła o wsparcie, prosząc takiego anioła o pomoc, tak naprawdę możemy sobie zrobić krzywdę. Możemy też jakby zadziałać w taki bardzo negatywny sposób tutaj na siebie. I ja powiem Państwu tak, ja też Państwu przygotuję takie fajne skrypty, tak? Bo robię tutaj takie skrypty, jeżeli chodzi o anioły, robię skrypty życia. O wszystkie anioły, które przechodzą w naszym życiu, o te anioły, które są z naszej daty urodzenia. Tych aniołów jest tak naprawdę koło 20, które przechodzą przez nasze życie, które nas wspomagają. I warto, oprócz tego, że wiemy, to dobrze by też było właśnie zaopatrzyć się w taką takie pismo anielskie. Dobrze by było tak, żeby Państwo mieli wypisane, tak jak Państwo widzieli, to są dość rozmyte treści, tak? Tutaj nie możemy tego bardzo dokładnie pokazać. Myślę, że na następny program to już będzie gotowe do pokazania. Będzie to gotowe do pokazania w takiej dużej formie, tak żeby Państwo to mogli zobaczyć. W każdym razie uważajmy. Anioły to są bardzo delikatne energie. Delikatne, jeżeli chodzi o samą istotę stworzenia, ale niesamowicie silne. Taki Archanioł Michał był w stanie oczywiście ze swoją armią strącić te negatywne anioły, strącić te ciemne anioły. Te anioły, które tak naprawdę archanioły, które pojawiają się też w naszym życiu. I proszę pamiętać o tym, że Archanioł Michał ma naprawdę ogromną siłę. Więc jeżeli jest w stanie strącić drugiego archanioła, strącić gdzieś na dół, tak naprawdę wygonić z nieba, to pamiętajmy o tym, że jeżeli chodzi o drugiego człowieka, to jest dla niego to pestka, tak? To jest tak, że może zadziałać bardzo silnie, więc jeżeli prosimy, to uważajmy. Ale Archanioła Michała również możemy prosić o to, żeby dodawał nam inicjatywy, siły woli, energii, aby iść
wybraną ścieżką i bez wysiłku zakończać wszystkie zadania, zakończać nawet te zadania, które są najtrudniejsze, zakończać wszystko to, co się dzieje negatywnego w naszym życiu, ale też z czym my możemy mieć problem. Czyli jeżeli na przykład piszecie, jakąś swoją pracę, to taki Archanioł Michał oczywiście też pomoże wam w zakończeniu tej pracy. Ale mamy kolejne połączenie. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry, witam. Panie Piotrze, bo dzwoniłam do pani Jany i powiedziała, że mi jest potrzebne jeszcze ten rozwiązanie tego związku karmicznego z siostrą. Dobrze. A przecież pani Kasia już coś robiła i teraz nie wiem. Robiła tutaj jak najbardziej, tylko ja powiem tak, że te działania, które są, pani Elu, te działania, które są też działaniami ukrytymi czasami, bo to jest tak, że my intencyjnie odcinamy coś, prawda, ale jeżeli mamy taką intencję, w której jakby wszystkiego się nie domyślimy, to ta intencja nie jest do końca przerwana. Więc ja tutaj panią sobie dopiszę, ja już wszystkie dane pani mam, więc jak najbardziej pani Elu, ja jeszcze dzisiaj też nad tym popracuję, też z wróżką Kasią. Dobrze. Dobrze by było tylko zapalić świecę. A panie Piotrze, a na ten rytuał się zapisać, na ten do tej, bo ja nie wiem, w końcu ona chyba nie zapisała mnie na... Dobrze, do Joasi, dobrze, ja już zapisuję na ten rytuał do Joasi. Dzisiaj Joasi przekażę kartkę. Tam tej czarnej świecy nie mam, a pan coś mówił, że można jakoś ją zrobić białej, tak? Tak, tak, ja będę pokazywał, więc proszę mnie nie przeoczyć, ale i tak pani Elu pani ogląda. Cieszy się pani mnie, że mnie pani dzisiaj zobaczyła, tak niespodziewanie? Oczywiście, bardzo. Ja się też bardzo cieszę, więc to też jest tak, dziękuję ślicznie i pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Dziękuję, miłego dnia, do usłyszenia. 708 588 444, telefon, który prowadzi państwa bezpośrednio tutaj do mnie do studia. Proszę też pamiętać o naszych wszystkich doradcach, nasza wróżka Viveka, niesamowita energia. Tutaj jeżeli państwo mieliby możliwość, a będzie myślę taka możliwość zobaczenia naszej Viveki na żywo, to jak najbardziej... Bardzo, bardzo ciepła osoba, bardzo silna energetyka. Powiem też państwu, że to, co sprawdza, te przesłanie anielskie, to, co też potrafi wyczytać z kart, to, co też potrafi zobaczyć, tak? Bo też ma takie zdolności, gdzie wnika w to, co się dzieje w naszym życiu, gdzie ma bardzo dobrą intuicję, więc ja jak najbardziej też zapraszam do telefonowania do naszej Viveki. Wróżka Kasia, nasza też numerolog Katarzyna, tak? Wróżka Kasia, numerolog Katarzyna, jedna i ta sama osoba, ta jej numerologia, coś niesamowitego. Potrafi wyczytać takie rzeczy, tak trudne, a jednocześnie też zajmuje się wieloma innymi rzeczami. My tutaj z wróżką Kasią jak najbardziej współpracujemy dość ściśle, zresztą przyjmujemy też w jednym gabinecie. I to też jest tak, że z wróżką Kasią odcinamy, tak? Równie dobrze ja mogę sam oczyszczać, jeżeli chodzi o tutaj karmę, jeżeli chodzi o czakry, ale zawsze wolę pomoc kogoś, pomoc, a tak naprawdę zrobienie, tak? A ja tylko doenergetyzuję. Więc mają też państwo taką możliwość, że tutaj rozmawiając z wróżką Kasią, jeżeli wróżka Kasia cokolwiek powie, że są jakieś podczepienia, są jakieś podłączenia, to jak najbardziej, jeżeli tutaj my się skontaktujemy, a kontaktujemy się, też państwo mogą zostawić tam wszystkie informacje. Jeżeli wróżka Kasia państwu powie, dobrze by było coś zrobić, to jak najbardziej ja też będę działał, ale potrzebuję państwa zgody. Wszystko jedno, czy to będzie zgoda jakby przedstawiona wróżce Kasi czy mi. Ale wróćmy do naszych Archaniołów. Ja też czekam cały czas na telefony. 708 588 444. Mamy też SMS-y. SMS-a wysyłamy na numer 7347 o treści WOW. Tutaj treść państwa pytania. I bardzo było dobrze, żeby państwo też podali imię i datę urodzenia. Oczywiście mi to tak do końca nie jest potrzebne, ale tak, żeby zlokalizować bardzo dobrze energię, albo jeżeli ktoś będzie odpowiadał na te SMS-y i będzie to ktoś inny, jeden z naszych doradców, to żeby ta data jednak była. I pytania bardzo konkretne poproszę. Jedno pytanie,
tak jak jest to krótka wiadomość tekstowa i na to też będzie odpowiedź. No właśnie, wracając do Archanioła Michała, on sprawia także, że człowiek jest skupiony na celu i tej właściwej drodze, drodze swojego życia, drodze do osiągnięcia wszystkich wyników takich, jakimi byśmy chcieli, żeby te wyniki i sukcesy w naszym życiu były takim nieprzerwanym pasmem, żebyśmy mogli też osiągać i zakończać przede wszystkim. Czyli wtedy, kiedy mamy problem z tym, żeby zakończyć coś, co zaczęliśmy, żeby zakończyć coś, co się dzieje w naszym życiu, zakończyć te negatywne rzeczy, ale i zakończyć coś pozytywnie, tak? Bo jeżeli piszemy jakąś pracę, to prośmy również Archanioła Michała o to, żeby pomógł nam skupić się, pomógł nam też zakończyć. Ale proszę tutaj uważać, tak? Energia Archanioła Michała jest naprawdę bardzo silna. Też wyobrażajmy sobie w tych trudnych sytuacjach, kiedy jest Państwu źle, takiego Archanioła Michała i wyobraźcie sobie Państwo, że jesteście Państwo okryci. Jesteście Państwo okryci energetycznie. Jesteście Państwo zabezpieczeni. Ten mój płaszcz energetyczny jest również z sił Archanioła Michała. Jest z tej energetyki aniołów świętych. I tutaj też jak najbardziej zapraszam. Ja cały czas robię i Państwo widzą te przemiany, bo te osoby, które tutaj do mnie przyjeżdżają, tą przemianę mają wzmocnioną. Ta przemiana odbywa się przy nich zawsze. Więc tutaj jak najbardziej Państwa zapraszam do telefonowania do mnie, też do umówienia się na takie 20 minut. Ja podkreślam, że to są darmowe minuty, więc wykonać tylko telefon i zostawić tutaj taką informację naszemu panu realizatorowi. No właśnie. Archanioł Michał, powtórzę jeszcze, myślę, że dzisiaj po raz już enty powtarzam, czym się zajmuje anioł dodający odwagi, mocy, ochrony. I prośmy go zawsze, aby stał ze swoim mieczem i tarczą przy nas i bronił nas i odcinał od wszelkich negatywnych ludzi, sytuacji i miejsc. To taka krótka charakterystyka Archanioła Michała. Kolejnym archaniołem, o którym też będziemy mówili, Archanioł Rafael. No niesamowita energia. Bardzo ciepła. Energetyka po prostu ogromna. Archanioł Rafael jest też archaniołem, który ulecza. Więc wtedy, kiedy Państwo mają problem z jakąś chorobą, wtedy, kiedy coś się zaczyna dziać w Państwa organizmie, tutaj może pokażę. Może to będzie w jakikolwiek sposób widać, ale jest chyba dość rozmyte, więc nie wiem, czy nam się uda. Tak naprawdę przygotuję bardzo duże plansze. Wtedy będą Państwo to mogli dokładnie zobaczyć, może też nieofoliowane, tak żeby one też były w jakikolwiek sposób bardziej widoczne. Ale jeżeli chodzi o takie uzdrowienie Archanioła Rafaela, to tak, jak najbardziej. Uzdrowienie fizyczne i emocjonalne. Uzdrowienie, które może być, no ja się nie boję użyć tego słowa, cudem. Więc wtedy, kiedy coś się dzieje w Państwa życiu, wtedy, kiedy Państwo potrzebują mądrości życiowej, potrzebują Państwo uzdrowienia fizycznego czy emocjonalnego, ten Archanioł, jeżeli chodzi o Archanioła Rafaela, będzie zawsze z Wami. Archanioł Rafael opiekuje się też wszystkimi osobami, które tworzą wiedzę, które zdobywają wiedzę, ale też tworzeniem wizji, tego, żeby zwizualizować sobie coś, tego, żeby pomagał nam. Archanioł Rafael też jest archaniołem, który powinien chronić, zawsze chronić te osoby, które zajmują się ezoteryką i ulecza, jak najbardziej ulecza. Tutaj osoby, które pracują z energiami, dobrze by było, żeby posiadały taki skrypt anielski. Takie skrypty anielskie ja oczywiście dla Państwa przygotowuję w swoim gabinecie. Pismo anielskie, złocone kartki, to jest coś, co daje bardzo wysoką energię. To może Państwu się wydawać dziwne, ale to niesie bardzo silną energię, tak jak energia runiczna. I to jest tak, że te anioły, które są w naszym życiu, te anioły, które mamy koło siebie, czy wręcz napisanie pismem anielskim, tego, co chcielibyśmy wyrazić, to jak najbardziej jest to coś tutaj takiego niesamowitego. Ja też Państwu pokażę, przynosząc złotą farbę
złotą farbę z prawdziwym złotem, jak się pisze takie imiona. To też będzie tak, że w tym niedzielnym programie, tak, w niedzielnym, oczywiście jak najbardziej, już Państwo będą to mogli zobaczyć. Przyniosę też kartki, na których będę to rysował. Wtedy Państwo będą dużo lepiej widzieli, jak napisać imię Waszego Archanioła. Oczywiście wiadomo, żeby tutaj nie było pomyłek, bo nie jest to normalne pismo, ale pismo, które niesie ogromną energetykę. Taki skrypt, który Państwo mogliby mieć dla siebie, taki skrypt, który Państwu by też posłużył do tego, żeby chronić Państwa, jest niesamowicie ważny. Jest ważny dlatego, że on nadaje Państwu energetyki. Ja Państwa teraz zapraszam na krótką przerwę i zapraszam też do telefonowania do mnie.